Łączymy się dzisiaj z okazji nagrywek do 5. edycji Hotelu Paradise. W ogóle 5. Jak to brzmi przepięknie. Nigdy bym się nie spodziewał, że ten program osiągnie taki sukces. Czy ty? To za chwilę zapytam. Ale najpierw o pogodzie, bo chyba tam wam doskwiera upał, co? Nie jest lekko, ale wiesz, jak obserwuję sobie na Instagramie relacje moich znajomych z Polski, to za każdym razem, jak chcę narzekać na to, że o Jezus, jak gorąco, to tak sobie mówię, o, niektórzy mają gorzej, więc nie ma na co narzekać. Prawda, ale zapytałem cię dlatego, że ostatnio widziałem na twoim Insta Stories, że już nawet pot się pojawiał pod twoją sukienką i tak sobie technicznie pomyślałem, co ekipa musi zrobić, żeby to pięknie wyglądało w obrazku, co wtedy po prostu wjeżdża, wiatraczki? Jeszcze wiatraczka nie używaliśmy, ale chyba będę musiała się nad tym zastanowić, bo wiesz, to wydaje się taki śmieszny temat, jakby każdy człowiek w naturze to ma, że się poci po prostu i nie jest to nic nadzwyczajnego, ani też jakiegoś krępującego, ale faktycznie ja nigdy nie miałam z tym problemów i no nie pocę się, nawet przy intensywnym wysiłku fizycznym, czy nawet w saunie ciężko ze mnie wykrzesać ten pot, a tutaj te krople faktycznie się pojawiają i to coraz częściej. Sama nie wiem, czy to jest związane już z wiekiem, czy... Trzydziestka! Tak, magiczna trzydziestka, chociaż na Bali też już byłam po 30, a nie miałam tych problemów, ale no tu jest upał naprawdę jest dokuczający, też nie ma takiego wiatru, więc to powietrze stoi i po prostu cię smaży. Ale też widzę za tobą piękne słońce i przypomniało mi się, że oglądałem kiedyś jakiś Hotel Paradise taki jeszcze przed dodaniem kolorów, w sensie taką wersję pierwszą, bo nie wszyscy może państwo wiedzą, ale no telewizja swoimi prawami się rządzi i czasem trzeba tam magicznie podkręcić słoneczko, a tutaj chyba tak nie będzie. Nie faktycznie trzeba. Macie same takie dni? Okej. Okay. Same takie dni, od początku jesteśmy tutaj już ponad miesiąc czasu i nie mieliśmy jeszcze ani jednego dnia złej pogody. Jest bezchmurne niebo, błękitne niebo, chociaż w sumie trochę bym skłamała, trzymając się tej wersji, dlatego że wczoraj był pierwszy dzień od samego początku, gdzie na niebie pojawiły się chmury i tego zdjęcia w przeciągu dnia było... Zdjęcia? Tego słońca. Aha. Tego słońca w przeciągu dnia było delikatnie mniej, a wieczorem nawet pojawił się kojący, chłodny wiatr, ale to był ten jeden tylko dzień na przestrzeni tego całego czasu, od kiedy tu jesteśmy.